Cześć i czołem moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Moi drodzy, ciągle bez kamerki, ale myślę, że im dłużej będziemy nagrywać, tym szybciej ta kamerka się pojawi. No póki co jest jak jest, święta powoli dobiegają końca. Ja właśnie wróciłem od jednej rodziny, tylko jedę do drugiej, takie wiecie, wyjazdowe święta, jak to u każdego dorosłego, czyli raczej obowiązek niż przyjemność i wydatki, ale było miło w godzinnej atmosferze, także jakieś pozytywy z tego wszystkiego można wyciągnąć. Dostałem fajne książki, będzie czytane, więc najprawdopodobniej już niedługo, już w najbliższych dniach, może tygodniach, dwóch, na pewno pojawi się seria książkowa na kanale Markowe Vlogi, bo jest to ostatnia książka z pewnej trylogii, także jakaś taka, wiecie, mini markowa recenzja powinna się pojawić. Jak wiecie, cykl inkwizytorski o Mortimerze jest jedną z moich ulubionych serii wydawniczych. Tych książek już jest kilkanaście. I naprawdę jest co polecać, jest o czym czytać. Słuchajcie, robię operacje świąteczne. Jestem teraz w Turcji i tu jest taka fajna taraska. Około 200 km, którą teraz robię. To jest właśnie granica Turcji z Bułgarią. Jedyny minus tej traski to jest to, że no, trzeba tą granicę przekraczać, co troszkę nas spowalnia. No, ale droga jest w miarę przyzwoita, jest podwójna droga, podwójna szosa z każdej strony, praktycznie przez całą trasę. Nie są to Włochy, więc nie ma kłopotu z jakimiś zakrętami. Nie jest to trasa górska, więc taka, którą można w miarę szybko i komfortowo robić. A ja mam dopiero 6 z 15, także troszkę tych tras jeszcze zrobić muszę. Dzisiaj nagram dwie albo trzy takie traski i podejrzewam, że z racji mojego internetu z kartofla jeszcze póki co będę po prostu nagrywał takie właśnie odcineczki 15-20 minutek. Bo muszę jeszcze zrobić kilka testów internetowych. Z Wektrą się raczej nie dogadam, bo gwarantują szybki internet tylko po kablu, ale wiecie, ja jestem na Wi-Fi. Więc tak naprawdę jedyne, co mi teraz zostało, to sprawdzić gdzieś indziej, czy to przypadkiem nie jest problem mojej karty sieciowej, czy ona nie jest jakaś rozwalona. Więc no, teraz nie, dzisiaj nie, jutro nie, bo są święta, ale albo jedziemy. Ale myślę, że na początku przyszłego tygodnia, czyli około wtorku, środy, podjadę z komputerem tym nowym do gdzieś, gdzie mogę podjechać i się podłączyć pod Wi-Fi i sprawdzę, jak tam działa ten mój internet. Jeżeli tam będzie połączenie spoko i połączenie szybkie, no to znaczy, że ten mój router już po prostu dogrywa, który mam w domu. No ale to nic nie poradzę, więc podejrzewam, że po prostu wtedy podłączę ten mój router bridge'em do nowego routera, który zakupię. No i będę śmigał na własnym routerze. To będzie chyba jedyne rozsądne wyjście w takim układzie. Kable odpadają, muszę być po wtedy, albo a jak się okaże, że karta moja jest zła, no to wtedy złożę do Morelli reklamację na kartę sieciową, tak, żeby mi wymienili ją na nową. Także takie mamy dwa wyjścia, słuchajcie, albo nowy router, bridge starego routera i po prostu silne, stabilne łącze z
z butelera, który kupił sobie sam, a nie z tego wektorowego. No ale były reklamacje dojściowej, no. Mogę kupić, kupić, no bo to nie jest dla wektory podstawa do reklamacji, że mam na Wi-Fi słabo. Więc na to nic nie poradzę, niestety. A nie chcę kupować u nich routera, bo to jest bez sensu. Za tą samą kasę kupię sobie lepszy swój, nie? Ale na razie, słuchajcie, jest tak, jak jest. Jeszcze kilka dni, około tygodnia, będzie nagrywanko odcinków. No myślę, że na ferie to już się wszystko załatwi. No ale zobaczymy. Wszystko przed mną. No jak się cieszę, bo jednak no, faktycznie te gry na tym sprzęcie działają dużo lepiej. Vloga też na razie nie nagram, bo nie do końca mam jak go nagrać. Mam problem z przesuwaniem. No czekam z tymi vlogami o sprzęcie, o innych rzeczach do momentu, aż będę miał chociaż te stabilne 50-60 wysyłania, bo wtedy nawet wysyłanie tych filmów ma sens. Teraz jak mam 15, 12, 18 albo 9, to 20-minutowy film mi się przesyła 3 godziny na YouTube. Mam nadzieję, że Mikołaj był dla was w tym roku przyjazny, że tak powiem, i że nikt z was nie dostał rózgi. Oczywiście tacy spamerzy jak Pieterek czy Kuba na pewno dostali rózgę i na pewno nie jest inaczej, ale może chociaż część z was była grzeczna. Paliwko zatankujemy, to zawsze się przyda. Szczególnie, że z tego co pamiętam, mam ustawione realistyczne spalanie paliwa. Trzeba korzystać. Posłuchałem tych moich filmów i faktycznie na tym nowym mikrofonie no inaczej to słychać. Oczywiście mógłbym się jeszcze pobawić moim tembrem głosu i zrobić taki głęboki, tubalny głos, ale jak Bastek. Ale chyba nie jestem na takie zabawy jeszcze gotowy psychicznie. Pewnie może będzie troszkę więcej czasu, bo zostanę w domku, to będę kombinował. Ups. Jedziemy. Kotek szaleje, stęskniła się za nami kotka nasza mała. No nie było nas półtora dnia w sumie, ale jedną noc. To moja siostra oczywiście do niej przychodziła, karmiła, sprzątała kuwetę i tak dalej, ale no widać teraz, że była stęskniona, bo chodzi i się obciera. Wiecie jak to jest z kotami, one rzadko są takie, że tak powiem, przytulaśne. Tylko generalnie mają w nosie. Natomiast jak nas nie ma tak cały dzień, to a tym bardziej na przykład jak nas nie ma na weekend, to widać po kitce, że cieszy się, że przedotarliśmy do domu.
Tutaj możemy już przyspieszyć ładnie do 90. I tak naprawdę za chwilę, za moment będziemy na miejscu. I tak naprawdę potem zrobimy kolejną traskę, tylko że już myślę, że podzielimy to po prostu na odcinki, będą takie krótkie, żeby coś tam się na tym kanale działo. Ja wiem, że wy się już przyzwyczailiście do mojego raczej streamowania, a nie do tego, że nagrywam odcinki, jest to zupełnie inny typ interakcji. Ja też czuję się tak trochę nieswojo na odcinkach. Dlaczego? Dlatego, że żeby odcinki miały sens, to trzeba je przygotować. Rozpisać sobie jakoś coś, o czym się będzie mówiło. W strumyku jest o tyle łatwiej, że zawsze ktoś przyjdzie. Można z nim pogadać, jakiś temat do rozmowy, do dyskusji się znajduje. Na odcinkach jest to raczej monolog. Jeszcze Gregory pamiętam, o asach pancernych pamiętam, tylko że nie mam teraz kiedy tego zrobić. Podejrzewam, że to zrobię na jutro, może będę miał albo w niedzielę troszkę więcej czasu, to odpalę lapka i na lap, bo woda mam jeszcze na laptopie. Na tym komputerze nie jestem w stanie grać w grę online, więc tak samo jakiś konwój w ETS-ie, to wszystko odpada. Jednak widać, że ta Bułgaria to jest jednak Bułgaria, bo to taka jakość dróg, nawet tutaj słychać, widać. Też nawet Polska ma dużo lepszą infrastrukturę drogową. No gdyby nie te bramki, co 20 km, to byłoby lepiej, ale co poradzić. Mamy stację, mamy spanie, ale widać, tankowaliśmy paliwko. Na granicy z Turcją spanko było. Przed wyjazdem, ale myślę, że jeszcze z jedną trasę tego typu zrobić powinniśmy. Kusimy, żeby zobaczyć, ile to kosztuje paliwo, ale może następnym razem, bo już praktycznie dojechaliśmy do miejsca przeznaczenia, więc za chwilę kończymy odcinek, za chwilę odpalamy kolejną rzecz, kolejną traskę, bo chciałbym tak nagrać odcinki, nie wiem czy mi się uda, przepraszam, będę starał się ten odcinek, który teraz nagrywam, wrzucić wam jutro, czyli w sobotę o 15, bo nie mam już odcinka na sobotę, ale to wszystko zależy od mojego internetu. Ja chcę dzisiaj nagrać dwa odcinki, zrenderować, może nawet trzy. No ale wrzucać będę je dopiero jutro, rano wstanę. Jak mój internet będzie jakoś tam domagał, to go wrzucę. Oczywiście mógłbym przegrywać to na pendrive'a, na drugi komp wrzucać, poszłoby szybciej. Bo tam mam wysyłanie 40-60, ale nie mam pendrive'a. A może nawet mam, ale nie wiem gdzie jest. Więc no będziemy robili to w ten sposób. Nie chcę mi się odpalać 100 komputerów, nie po to kupowałem ten nowy. A jutro znajdą się na pewno jakieś rzeczy do zrobienia, więc przy kompie. Poprawienie grafiku na przykład na styczeń, nie?
Słuchajcie, dojechane, prezenty przywiezione. To chyba siódma misja z 15. Muszę przy okazji zobaczyć, kiedy mi się kończy ten event, żebym ja go zdążył, kulka wodna, zrobić. A teraz tymczasem Borem i Lasem dziękuję wam bardzo i do zobaczenia jutro. Pa, pa!